Powiedzieć bałagan to mało. Takiego cyrku na kółkach w Zabrzańskiej Radzie jeszcze nie było. A wszystko przez inicjatywę jednego z mieszkańców Zabrza, który złożył do Biura Rady Miasta efekt swojej ponadrocznej pracy, projekt uchwały Karta Zabrzanina. Karta, w skrócie mówiąc, ma upoważniać Zabrzan do korzystania z obiektów sportowo-kulturalnych na preferencyjnych warunkach. Pomysł, który doskonale już działa w innych miastach i nie jest niczym nowym, najwidoczniej spodobał się Małgorzacie Mańce-Szulik, ponieważ podobny, ale już autorstwa prezydent Zabrza wprowadzono podczas grudniowej sesji, czym kompletnie zaskoczono radnych. No i się zaczęło. Był chaos i dezorientacja. Czy pan radny już zrozumiał, co do niego powiedziałam? Ale do kogo teraz? Do mnie, czy bo tu wszędzie jest chaos? Roztargnienie. A pan nie ma tableta? Zostawił na opłatku. Emocje i zdenerwowanie. Krzyki. I radny złożył wniosek o konkretnej treści. Ale proszę nie krzyczeć na mnie, dobrze? Bo pani głosowała trzy razy różne rzeczy. Proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja na pana nie krzyczę. Dobrze, bardzo pani, bym prosiła. Przepraszam pani przewodnicząca, ale już trzy razy pani głosowania zrobiła i w ogóle nie udzieliła żadnego głosu. Szanowny panie, ale prosiłabym, żeby pan nie podnosił głosu, bo ja na pana nie podnoszę. A nawet zarzuty plagiatu. Kolanem jest ta uchwała dopytana tylko i dlatego, że w piątek mieszkańcy złożyli ten wniosek jako inicjatywa obywatelska. I tu powiem prawdę, co wszyscy wiemy, ale i to jest prawdę, bo wszyscy to wiemy, w kularach fajnie gadaliśmy, ale to, żeby padło to dzisiaj na sesji, że mieszkańcy złożyli w piątek uchwałę, dlatego pani prezydent chciała być lepsza niż mieszkańcy i złożyć, no powiedzmy, nazwijmy to plagiat jako swoją uchwałę. Wskutek bałaganu, jaki powstał i nad którym nie panowała już zupełnie przewodnicząca rady Łucja Chrzęstek-Bar, część radnych jeszcze przed zakończeniem sesji ostentacyjnie ją opuściła. O co dokładnie chodziło? Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na naszą stronę www.wzabrzu.info. Link w komentarzu.